Witajcie. Mamy dzisiaj nieco wietrzny, ale piękny, słoneczny dzień. W nocy był trochę przymrozek, no ale to marzec. To jeszcze parę takich dni, może parę tygodni, a potem już piękna wiosna. Będziemy się cieszyć piękną pogodą wszyscy. Czy to na biwakach, czy to na jakichś wycieczkach wyjazdowych, weekendowych, czy na rybach, gdzie kto tam lubi. W każdym razie dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takiej sytuacji, która doszła już do absurdu kolejnego. Mianowicie słyszałem wypowiedź pewnej kobiety, która no jest chyba jakimś tam ministrem w tym rządzie tuskowym. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ona powiedziała, wypowiedź miała miejsce 3 marca, z tego co zobaczyłem, ona teraz do mnie dotarła, bo wiecie, tych informacji jest cała masa, ale postanowiłem o tym powiedzieć. Mianowicie wpadła na iście szatański pomysł, żeby wprowadzić ukraińskich nauczycieli do szkół. No powiem Wam, że tym ludziom się już całkiem popieprzyło we łbach. Oni już nie są śmieszni, oni stanowią zagrożenie. I moi drodzy, i tu się zwracam do Was wszystkich, już ze wszystkich scen politycznych, bo jeśli chodzi o polityków, ogólnie rzecz biorąc, to są oszołomy. To są naprawdę oszołomy, nie wiadomo przez kogo sponsorowani. I bo tak, to trzeba nazwać po imieniu, że to są ludzie sponsorowani. Tam, gdzie dostaną pieniądze, tam po prostu pójdą. I ja takich przykładów ostatnio widziałem wystarczająco dużo, bo niech ich będzie kilka czy kilkanaście, ale jeśli biorąc pod uwagę politykę, to jest to wystarczająco dużo, gdzie ludzie z Platformy przechodzili do Prawa i Sprawiedliwości, ludzie z Prawa i Sprawiedliwości przechodzili do PiS, do PO i takie różne po prostu bzdety, więc tam jest kwestia po prostu stołków, to nic innego. Mało ludzi jest, też osobiście takich znam, z Prawa i Sprawiedliwości, którym na sercu naprawdę leży dobro Polski. I to są ludzie, którzy też nie zgadzają się z tym, co się dzieje, ale są w takim, jakby, ja nie wiem, no bezsilni wobec tego, z czym mamy wszyscy do czynienia. I tak nie może być, to jest złe, dlatego przy tych wyborach, moi drodzy, pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli Tusk okłamał, że benzyna będzie po 5,19, jeżeli tam mówił, że będzie się żyło lepiej, bo jego eksperci coś tam mu nawciskali, on nawet, podejrzewam, że z żadnymi ekspertami. On zresztą kiedyś powiedział, że człowiek, który wierzy politykowi przed wyborami i w ogóle wierzy politykowi, jest po prostu głupi. Więc skoro on mówi to oficjalnie i te wszystkie filmy możecie sobie zobaczyć na YouTubach i innych takich platformach, no więc po prostu on kpi ze wszystkich, z kogo tylko może. Ludzie, którzy po prostu nie dają się na jego kłamstwa i te po prostu wszystkie szachrajskie manewry nabrać, no to wiadomo, jak są traktowani. W tej chwili po prostu jest polowanie. Jest absolutna naprawdę taka presja na społeczeństwo. Słuchajcie, ludzie się boją w ogóle przyznać, że mają prawicowe poglądy. Jeszcze powiem, jeśli ktoś powie, że ja jestem z Konfederacji i tak dalej, no to jeszcze tam, ale też to jest wszystko takie, a ty jest Konfederacja, dajcie mi spokój i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu straszne. Jest tak ogromna presja, że ludzie naprawdę się boją. Boją się przyznać do swoich prawicowych poglądów i oni osiągnęli w tym momencie cel. Dlatego moja prośba jest taka, ponieważ z każdej strony politycznej, mówię o wyborcach, bo nie mówię o politykach, jeszcze raz się zwracam w tym kierunku, są ludzie, tak jak Pawlak powiedział, że ludzie nie dzielą się na polskich i zagranicznych, tylko mądrych i głupich. Więc się zwrócę do tych mądrych. Jeśli jesteście z jakiejkolwiek opcji politycznej, nie jest istotne, to zagłosujcie w tych wyborach za dwiema opcjami. Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Konfederacja. Są to dwie partie, które dotrzymują słowa. I w tym kierunku bym poszedł. Reszta
to jest tak, jak widzieliście podczas wyborów. Chcą nam wprowadzić, może inaczej, co byście powiedzieli na taką oto sytuację, że przed wyborami była pani minister mówi, że jak my wygramy wybory, to wprowadzimy ukraińskich nauczycieli do szkół. Co byście powiedzieli na to, że przed wyborami Platforma Obywatelska mówi Hołownia i ta cała reszta, że jak wygramy wybory, to nie zamkniemy granic z Ukrainą, a co najwyżej otworzymy je jeszcze szerzej, żeby te towary przepływały łatwiej. I co byście powiedzieli na to na przykład, że będą strajki rolnicze trwające kilka miesięcy, a my będziemy sobie z nimi żarty robili, bo nam na tym nie zależy i właściwie Zielony Ład ma być wprowadzony i gdyby przed wyborami wam powiedzieli, że oto w tym Zielonym Ładzie będzie chodziło o to, żeby zniszczyć polskie rolnictwo, przejąć wszystkie grunty rolnicze, mają zostać przejęte przez wielkie korporacje i ci sami rolnicy za psi grosz tak zwany będą pracować w tych korporacjach na swojej własnej ziemi. Co byście na to wszystko powiedzieli? I inne takie jeszcze po prostu kwiatki ciekawostki, ale no ciężko w tych emocjach po prostu to wszystko tak jakoś ogarnąć. Wiecie, o co mi chodzi? W każdym razie jest tego naprawdę dużo. Oczywiście oni by nie zdobyli nawet 5%, nie przekroczyliby progu. Dlatego mówię, że to są ludzie zbudowani z kłamstwa i na kłamstwie. Moja prośba jest taka. Zagłosujcie za swoją przyszłością. Nie ukraińską, nie polityczną. Posłuchajcie rolników. Rolnicy o tyle stanowią dzisiaj fenomen, co mi się bardzo podoba. Jest to po prostu coś wspaniałego. Takiej inicjatywy ja oczekiwałem, słuchajcie, od 30 lat. Że za nimi nikt nie stoi. Oni nawet nie pozwalają, żeby ktoś za nimi stanął. Ludzie, którzy byli od lat związani z rolnictwem, w różnych organizacjach rolniczych, Solidarność Rolników Indywidualnych i tak dalej, oni są zmarginalizowani. Tam dzieje się rzecz niesamowita, słuchajcie. Bez żadnego rządu, bez żadnych specjalnych takich, nie wiem, ograniczeń czy jakichś wymogów i tak dalej, usiedli ludzie do stołu, dogadali się i forsują w całości swoje postulaty. Razem. Coś pięknego. Tak właśnie trzeba to zrobić. Czyli tam w środku są ludzie bardzo różni, którzy popierali naprawdę różne opcje polityczne. I wreszcie poszli po rozum do głowy, że to nie polityków trzeba popierać. Tylko to, co tu jest. Swoją własną ziemię, swoją własną ojczyznę, swoje własne gospodarstwa. I z tym idą. Ja całym sercem jestem z nimi. Dlatego mówię, popatrzcie na to. Uczcie się od tych, którzy byli przez lata wyśmiewani jako wieśniaki i tak dalej, i tak dalej. To ci ludzie stanowią esencję tego narodu i dzięki nim możemy cokolwiek zrobić jeszcze w Polsce. To jest ostatnia grupa. A rząd będzie robił wszystko, żeby ich rozbić, rozwalić. Dlatego powiedziałem, nie dajcie się podzielić. I jeśli będą chcieli wam wyznaczać, kto oto zostanie wpuszczony do rozmowy z premierem. Nic z tych rzeczy. Albo wy wyznaczacie, a oni się słuchają, albo nie ma rozmów. I blokowanie. I teraz powiem wam tak. Ponieważ blokowanie ulic przynosi takie efekty w postaci trochę uciążliwej sprawy. Więc ja bym raczej zaproponował, słuchajcie, coś w rodzaju takiego zamknięcia posłów i rządu w miejscu ich pracy. Czyli na przykład tak obstawić Sejm, że jeśli oni tam wjadą, żeby nie mogli wyjechać. Absolutnie. Żeby nie mogli wyjechać z żadnej strony. Wszystkie uliczki i tak dalej tak obstawić traktorami, że nawet jeśli przyjdzie policja, to oni nic nie będą mogli zrobić, po prostu niech oni tam siedzą. Niech im helikopterami dowożą jedzenie, wodę, nie wiem, po prostu mają tam siedzieć tak długo. Tak, jak rolnicy na drogach, na strajkach. Tak długo mają siedzieć. Dopóki oni tego po prostu nie uchwalą w postaci takiej, że
na własnym polskim poziomie zabieramy, niszczymy, wyrzucamy do kosza Zielony Ład. I koniec. I oni to zrobią. Bo wtedy będą mieli tak potężny, tak potężną presję właśnie, czyli presję, którą, do której oni nas doprowadzili, my im wytworzymy tą presję i będą musieli tak obradować, żeby uchwalić to, co jest dla nas ważne, nie dla Brukseli, dla nas, dla Polaków. Bo oni od tego są. To jest rząd wybierany w Brukseli czy w Polsce? Przez tych eurokratów, kołchoźników, czy przez nas? No więc sprawa jest jasna, prawda? Mają działać na naszą rzecz, na żadną inną. To jest jedyna opcja, jaka w tej chwili może tutaj występować. Więc to jest to. Przypomniało mi się. Słuchajcie, to jest rodzaj, to co zrobić można by, żeby nie było, że my ich więzimy. Nie. To jest to, co na przykład robi Watykan. Czyli jak wybierają papieża, mają konklawę. Zamyka się arcybiskupów, siedzą dopóki nie uchwalą kogoś. Na tej zasadzie. Sprawa jest fenomenalna. I tak można by to rozwiązać i to samo, słuchajcie, zrobić z rządem. Nie wiem, gdzie oni tam po prostu obradują i tak dalej, gdzie mają swoje spotkania, bo ja nawet nie chcę po prostu się angażować, myśleć w jakiejś tam na pewno, nie wiem, siedzą w jakiejś budzie i tam sobie po prostu się dyskutują, uchwalają te wszystkie rzeczy, które mają nam zaszkodzić jak najbardziej i też ich tam przytrzymać, zamknąć, objechać wszystko, po prostu zastawić ciągnikami, do widzenia, siedzimy, nigdzie nie pójdziemy. Przy okazji, jeśli policji by wpadło na pomysł na przykład rozwalanie nas, bo przecież oni nie mają nic innego do roboty, tylko niszczyć właśnie ludzi, którzy ich karmią, po prostu to jest jakaś farsa, to wziąć ze sobą beczki z gnojem i zrobić to, co robili Francuzi i sprawa załatwiona. Nie wiem, chyba Niemcy też tam po prostu chlapali obornikiem czy jakimś inną gnojówką, żeby po prostu zdobyć to, co chcą. I tym bardziej, że przecież słuchajcie, my nie chcemy niczego nikomu ukraść, tylko bronimy swojego kraju, swojej ojczyzny, swoich gospodarstw, swoich rodzin, dzieci, dziadków. No przecież dziadkowie walczyli za nas, tak? Żebyśmy byli wolni. No to my chyba jesteśmy im coś winni. Kiedy oni już są na tyle starzy, że nie mogą się ruszyć. Bo gwarantuję wam, że gdyby mieli trochę więcej sił, to sami po prostu by wzięli te widły, grabie i tak dalej i poszliby, załatwiliby sprawę. Teraz na nas to ciąży. I my jesteśmy za to odpowiedzialni. Także, panowie rolnicy, działamy z całej pary. I panowie mieszczuchy, że się tak wyrażę. Mamy szansę odzyskać Polskę w wyborach samorządowych. Głosujmy na ludzi, którzy są bliscy waszym poglądom patriotycznym, polskim, ojczyźnianym, rodzinnym. Jeżeli się boicie, nie przyznawajcie się do tego, że głosowaliście na Konfederację czy na Prawo i Sprawiedliwość. Nikt nie musi tego wiedzieć, to jest wasza sprawa. Niech sobie tam ci krzyczą, zdrajcy. Bo w takich kategoriach trzeba ich traktować. Bo o głupich nie mówię. Są ludzie głupi, tak jak powiedziałem wcześniej w moim poprzednim filmie. Ale tak jak moja babcia mówiła, żeby nie podchodzić do byka z przodu, do konia z tyłu, a do głupiego wcale. Tak to wygląda. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.